Cześć, witam Was serdecznie i po krótkiej przerwie zapraszam na kolejny odcinek programu Polityka Zagraniczna. Ukraińska ofensywa, o której z całą pewnością bardzo wiele już słyszeliście, wybija kolejne wyłomy, nie tylko w rosyjskiej obronie, ale również w sferze politycznej i informacyjnej. Trwa kolejny etap oswajania zachodnich elit i opinii publicznej z faktem, że Rosja może przegrać wojnę z Ukrainą. Do tego jeszcze niestety bardzo, bardzo daleko, ale już sam fakt, że jest to realne, coraz bardziej realne, zmienia układ sił i zmienia perspektywę na nadchodzącą jesień i zimę. Zapraszam na materiał. Partnerem programu Polityka Zagraniczna jest XTB, polski broker o globalnym zasięgu, w ofercie którego znajdziecie ponad 5400 różnych instrumentów finansowych. W XTB inwestowanie w prawdziwe akcje spółek z całego świata oraz fundusze ETF do kwoty 100 000 euro obrotu miesięcznie odbywa się bez prowizji. Rejestrując się do XTB za pomocą linku w opisie, wspierasz rozwój kanału. Konsekwentnie w moich programach staram się unikać omawiania sfery czysto militarnej. Tego typu programów jest dzisiaj bardzo, bardzo dużo, a ja zwyczajnie nie potrafię weryfikować informacji płynących do nas z frontu, tak jak czyni to znacznie lepiej wiele innych osób czy instytucji. Choć warto zwrócić uwagę, że jeszcze 2-3 tygodnie temu właściwie nikt nie zapowiadał tego, co stało się w ciągu ostatniego tygodnia czy dwóch. Wręcz można powiedzieć, że znacznie więcej uznanych środowisk analitycznych wykluczało możliwość tego, co stało się w ciągu ostatnich kilku dni, ale może o tym na samym końcu. Tutaj sfera polityczna, wynikająca jednak z faktu, że przez większość trwania rosyjskiej agresji na Ukrainę, Ukraińcy wyzwolili więcej terenu, niż Rosjanie zajęli. Sukces ukraińskiej ofensywy jest niezaprzeczalny, przychodzi w bardzo istotnym momencie i zmienia polityczną dynamikę w Europie. Rosjanie zaatakowali z myślą o błyskawicznej zmianie przywództwa i przez to przejęciu kontroli nad całym państwem. Dziś rozszerzenie się rosyjskich wpływów na Ukrainie w sposób inny niż okupacja jest absolutnie niemożliwe. Po tym jak ukraińskie państwo zdołało obronić niezależność, odpychając wroga od swojej stolicy, przez kilka miesięcy mimo cały czas toczonych brutalnych walk, żadna ze stron nie dokonywała postępów, które można by uznać za znaczące. W tle z kolei rozkręcał się kryzys energetyczny, u którego źródła stoi zerwanie gospodarczych więzi między Federacją Rosyjską a Unią Europejską. W wielu państwach coraz głośniejsze były głosy o tym, by zdjąć sankcje z Rosji, gdyż obecna polityka do niczego nie prowadzi. Wydawało się, że próba wytrzymałości społeczeństw na skutki agresji Moskwy odbędzie się w sytuacji patu na froncie. Właśnie dlatego przełamanie tej sytuacji, to znaczy udowodnienie, że Ukraińcy są zdolni do szybkich i znaczących postępów, jeśli chodzi o odbijanie terytoriów zajętych przez Federację Rosyjską, ma szczególne znaczenie właśnie teraz. Z bardzo wielu powodów, które postaram się pokrótce opisać. Sukcesy militarne są rzecz jasna kluczowe dla ukraińskiego morale, zarówno żołnierzy, jak i społeczeństwa. Wiara w zwycięstwo jest na Ukrainie silna od samego początku, ale widoczne sukcesy umocnią determinację społeczną przed niezwykle trudną, szczególnie tam zimą. W przypadku każdego kilometra kwadratowego odzyskanych terytoriów bardzo ważne jest to, by pamiętać, że nie chodzi tu o samą ziemię, budynki, rzeki czy infrastrukturę. Chodzi przede wszystkim o ludzi, którzy na okupowanych terenach byli poddawani konsekwentnemu procesowi wynaradawienia. Rosja nie prowadzi wojny wyłącznie z ukraińskim państwem, ale też z językiem, kulturą czy generalnie tożsamością narodową. Na odbitych przez Ukraińców terytoriach odkrywane są ślady rosyjskich zbrodni wojennych. Aspekt ludzki jest też istotny dla kluczowego wymiaru ofensywy, czyli wojny informacyjnej. Jasne, że zachodnia infosfera zdominowana jest przez komunikaty czy treści ukraińskie. Z wielu powodów, ale obrazów radości ludności cywilnej z powrotu Ukrainy do ich miast, miasteczek i wsi nie da się wyreżyserować. To nie jest piknik czy festyn zorganizowany tydzień po wkroczeniu wojsk, na który zwieziono 100 statystów. To są autentyczne obrazy radości i wdzięczności za powrót Ukraińców na dany teren. I to jest kolejny po reakcji społeczeństwa, gdy Rosjanie rozpoczynali najazd, cios w fundament moskiewskiej argumentacji o wyzwalaniu, ochronie Rosjan czy nieistnieniu ukraińskiego narodu. Ale znaczenie tej ofensywy nie ogranicza się wyłącznie do tego, co istotne z punktu widzenia samej Ukrainy. To ma znaczenie również dla Zachodu. Do najważniejszych aspektów należy udowodnienie, że wspieranie Ukrainy i przede wszystkim zaopatrywanie jej w sprzęt wojskowy ma głęboki sens i przynosi realne efekty. To dla wielu jasne było już wcześniej, pokazywała to zdolność do najpierw zatrzymania Rosjan, a potem uderzania w ich logistykę, ale teraz nie można mieć co do tego żadnych wątpliwości.
Ukraińcy, korzystając z pomocy, są w stanie przekuć ją w istotne sukcesy militarne. Prowadzi to do dalszego spadku znaczenia tych państw, które konsekwentnie prowadzą w tym zakresie, nazwijmy ją eufemistycznie, zachowawczą politykę. Minister spraw zagranicznych Ukrainy pisze wprost o rozczarowujących sygnałach płynących z Berlina. Tutaj waszą uwagę chciałbym zwrócić na, wydaje mi się, istotną rzecz. Publiczny nacisk na Niemców w tej kwestii zaczynają wywierać Amerykanie. Ambasada USA w Niemczech zakomunikowała, że Waszyngton wzywa sojuszników i partnerów do jak największego wspierania Ukrainy. Abstrahując jednak od Niemiec, państwa, które wspierają Ukrainę sprzętem wojskowym, Polacy, Amerykanie czy Brytyjczycy otrzymują empiryczny dowód, że to dobra inwestycja. Dowód w postaci strat zadanych armii Federacji Rosyjskiej. Coraz więcej można przeczytać o coraz bardziej zaawansowanych systemach, jakie mają trafić na Ukrainę, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. W kwestiach gospodarczych rzeczywiście najbliższe miesiące będą dla Europy wymagające, szczególnie w kwestii energetyki, z tym, że zdaje się, że Rosjanie już zeszli ze swoich najmocniejszych kart w tym zakresie. Dostawy gazu są ograniczone właściwie do minimum i wszyscy przygotowują się do scenariusza, w którym nie ma ich w ogóle. Nie ma zatem powodu, by Europa spuszczała nogę z gazu w kwestii sankcji, skoro Rosjanie już zdecydowali o pójściu na całość z energetycznym szantażem. A przecież możliwości wpływu na europejską i światową gospodarkę Rosji ograniczają się niemal wyłącznie do surowców. Znaczy, nie ma też żywność, ale już niekoniecznie dla Europy. Zdaniem na przykład banku inwestycyjnego Goldman Sachs, Europa szybko upora się z problemem związanym z brakiem rosyjskiego gazu, a cena surowca spadnie o połowę. Wreszcie sukcesy Ukraińców mają rzecz jasna wielkie znaczenie dla Rosji, dla stanu rosyjskich wojsk, dlatego jak postrzegana jest Rosja właściwie na całym świecie, no i oczywiście dla pozycji rosyjskiego przywództwa. Ponownie, ja wiem, że przekaz informacyjny w Polsce zdominowany jest przez komunikaty ze strony ukraińskiej. Nie ma w tym niczego nowego, ani specjalnie odkrywczego, ani też dziwnego. Ale to, jaki obraz rosyjskiej armii idzie w świat w efekcie ukraińskiego natarcia, jest absolutnie katastrofalne dla jej wizerunku. Telewizja Bielsat publikuje na przykład wywiad z rosyjskim żołnierzem opowiadającym o tym, że do dyspozycji mieli czołgi, które jeździły, ale nie strzelały i takie, które strzelały, ale nie jeździły. Jasne, budowanie obrazu Rosji na takich filmikach nie jest specjalnie miarodajne i nigdy nie warto lekceważąco niedoceniać przeciwnika, ale pomyślcie tylko, jaki musi być teraz stan psychiczny tysięcy rosyjskich żołnierzy? Jaka jest ich determinacja, wola walki? Czy staną twardo do boju i czy poświęcą życie w imię, no właśnie w imię czego? Azerbejdżan właśnie rozpoczął atak na Armenię, rosyjskiego sojusznika, będącego członkiem Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, a czas tego ataku można odebrać jako wykorzystanie widocznej rosyjskiej słabości. Zachwianie pozycją Rosji na Kaukazie odbije się echem dalej w Azji Centralnej. Wszystko to może być jednak wtórne wobec konsekwencji wewnątrz Rosji. Tutaj są już pierwsze oznaki tego, że do Rosjan zaczyna docierać, gdzie prowadzi państwo polityka Kremla. W propagandzie przebijają się głosy krytyczne wobec władzy, co do tej pory raczej się nie zdarzało. Pojawiają się też pierwsze wezwania Putina do ustąpienia, ale z tego raczej póki co nie można wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Moment, w którym zachwianie polityką Kremla będzie możliwe, będzie tym, w którym znaczna część społeczeństwa odczuje na własnej skórze efekt prowadzonej wojny, a tu znaczenie ma czas. W kwestiach gospodarczych Europę czeka krótki i bardzo bolesny szok, ale z czasem wraz z zabezpieczeniem alternatyw dla surowców ze wschodu rosyjska dźwignia będzie coraz słabsza. W drugą stronę działa to odwrotnie. Brak dostępu do technologii i rynków zbytu dla surowców zaboli tym bardziej im dłużej będzie trwał. Rosjanie w odpowiedzi na to, co stało się w ciągu ostatnich dni, uderzyli m.in. w ukraińskie ciepłownictwo czy sieci energetyczne i to można niestety traktować jak zapowiedź tego, co czeka nas w kolejnych tygodniach i miesiącach. Rosjanie będą uderzać w cele cywilne, jak od początku wojny, ale w zimie uderzenia w infrastrukturę cywilną będą bardziej dotkliwe. Należy przygotować się na kolejną falę groźb nuklearnych. Warto też zwrócić uwagę na głosy z Zachodu, że Ukrainie wcale nie trzeba wysyłać już tak dużo sprzętu, bo przecież Ukraina zaczyna wygrywać, więc po co upokarzać Rosję? Ale tak naprawdę przed Federacją Rosyjską jawi się teraz potężny dylemat. Czy dokonywać mobilizacji? Czy przestać z tą nieudaną maskaradą, że to tylko jakaś mała operacja specjalna, a nie pełnoskalowa wojna? Czy zaryzykować szerszym zaangażowaniem społeczeństwa? Czy państwo na to stać? I czy społeczeństwo zamiast toczyć agresywną wojnę nie będzie wolało zmienić przywództwa? Bo choć do tego póki co jeszcze bardzo, bardzo daleka droga, warto pamiętać, że już teraz Rosjanie stracili w tej wojnie więcej ludzi niż Związek Radziecki w ciągu 10 lat w Afganistanie.
Wszystkie te wnioski i spostrzeżenia należy opatrzyć bardzo istotną gwiazdką. Skoro mówimy o wojnie, musimy spodziewać się, że stanie się coś nieoczekiwanego. Nowe technologie, media społecznościowe, Twitter, filmiki, mapy satelitarne, wszystko to sprawia, że można żyć w ułudzie, że wiemy wszystko na temat tego, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie i jaki jest stan obu armii, gdzie są rozmieszczone i co zamierzają. Ale ostatnie dni, ostatnie tygodnie pokazują, że nawet wyśmienici eksperci, nawet wyśmienite think tanki, nawet wyśmienite opracowania nie są w stanie dokładnie przewidzieć, co i gdzie się zdarzy, bo w wojnie przecież nadal chodzi przede wszystkim o to, by zmylić przeciwnika. I oczywiście ja sam jestem czytelnikiem, należę do wielkiej rzeszy czytelników, widzów tego typu programów, czytam tego typu analizy. Ale co wy na to, żeby do wszystkich informacji, które dotyczą Ukrainy dziś, podchodzić z większym dystansem, z większą pokorą, pokorą wobec tysięcy czynników, które składają się na skomplikowany, jakże skomplikowany obraz okropnej rzeczy, jaką jest wojna. Wojna, w której Ukraińcy w sposób dość ewidentny przejmują inicjatywę. Serdecznie dziękuję wam za uwagę, bardzo dziękuję wam za to, że wspieracie rozwój kanału Polityka Zagraniczna. Do zobaczenia następnym razem.